Korwin. Karol Pęczek, partia Korwin. Jest Pan posłem na Sejm ósmej kadencji, ale także przedsiębiorcą. Moja teza, z którą pewnie Pan się zgodzi, brzmi, że mali, jak i średni przedsiębiorcy są siłą napędową polskiej gospodarki. Niestety cały czas musio, muszą się zmagać z dużą ilością trudności. W związku z tym, chciałbym się Pana spytać. Jakie trzy konkretne rozwiązania prawne zaproponuje Pan, żeby ułatwić życie polskim przedsiębiorcom? Najważniejsze, i to jest taka. Tutaj, jakby ja nawet nie chcę polemizować na ten temat, bo my wszyscy wiemy, CIT jest największą tragedią, jaką nam się zdarzyła od 20 lat. On na początku miał sens, ale przez ostatnie 20 parę lat ciągle coś się do tego cit dopisuje. I, I prawdę mówiąc, to to jest główny główny ciężar, z którym sobie nie radzimy, bo ja tak naprawdę czasami nie wiem już sam, co powinniśmy robić w firmie, a czego nie musimy robić. Dlatego, że te przepisy są zmienione w takich ilościach, że sami nie łapiemy. No tak jak teraz, no, wyobraźcie sobie Państwo, że płacicie gotówką 15 900 złotych, komuś gdzieś tam. Jesteście pomiędzy przedsiębiorcami. Pan jest przedsiębiorcą, ja jestem, ja panu płacę, pan mi fakturę wystawia, podpisujemy, do widzenia. No to 15 tysięcy jest kosztem, a te 800 zł już jest dochodem. No. Jak tak można robić? Jak pan myśli, laptop jest kosztem, czy nie? Laptop zwykły. Normalny komputer jest, laptop już nie. Więc mamy takie wariactwa, że, że e, e, po prostu jak się tego nie zlikwiduje, to nas się karze za niewiedzę, a my nie mamy prawa tego wiedzieć. Prawa nie mamy, bo. Dziennie musielibyśmy 4 godziny siedzieć i czytać. Uczyć się ze zrozumieniem. Czyli w no, ostatnim pewnie największy problem. problem. To te, ale to mówię tak. CIT, niememoriałowa księgowość, memoriałowa ta, która nas dotyka, to jest podatek się należy, a pieniądze może kiedyś będą. To jest ten drugi i porządek z VAT-em. Jak sobie policzymy, drodzy przyjaciele, 70 miliardów złotych VAT-u się wyprowadza za granicę Polski. I to są badania. 20 miliardów omija się cit To ja mówię o jednej trzeciej budżetu narodowego. Pytam się, deficyt 54 miliardy, 55 tam z hakiem. Gdyby zatrzymać wypływ, świadomy wypływ pieniędzy z Polski, dzisiaj byśmy byli zbilansowani.